Jestem Tomasz Guzik i jestem stypendystą Start. Jestem profesorem Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i prowadzę w Krakowie zespół badawczy zajmujący się problematyką roli stanów zapalnych i immunologicznych mechanizmów w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych, a w szczególności nadciśnienia tętniczego. Przed kilku laty zaobserwowaliśmy, że układ odporności odgrywa kluczową rolę w regulacji rozwoju nadciśnienia tętniczego, co może być w przyszłości podstawą leczenia. Bardzo istotną rolę w moim życiu naukowym odegrało niewątpliwie stypendium START, które uzyskałem w latach 2000-2002. Stypendium to jest niewątpliwie ważne dla mnie jako badacza, bo pozwoliło mi na skoncentrowaniu się na rozwoju pasji naukowej. Żeby młody naukowiec dobrze się rozwinął, musi być kilka elementów spełnionych. Musi charakteryzować go pasja, specyficzny sposób myślenia i wytrwałość w pracy. Do tego potrzebny jest czas, który ten naukowiec musi poświęcić na rozwój tej pasji, a także wsparcie środowiska. I stypendium START daje właśnie te wszystkie cztery filary kluczowe dla rozwoju młodego naukowca. Dlatego jeśli chcemy, żeby Polska rozwijała się w swoją innowacyjność, to musimy wspierać takie inicjatywy jak stypendium START.